Cześć wszystkim, moi drodzy, ja już wróciłem z, wróciłem z obiadu. Zjadłem obiad, tak jak wam mówiłem w poprzednim odcinku, że mi się robi i postanowiłem, że nagram kontynuację naszej nieskończonej mapy, znaczy ona się kiedyś skończy, bo przegramy, ale na razie mamy 19 level i wydaje mi się, że bardzo dobrze nam idzie. No, zobaczymy co będzie dalej, chciałbym odzyskać kosiarkę, bo jedną już straciliśmy. No, jak wiecie, kosiarki na tej mapie są ważne, bo w pewnym momencie może nam ich zabraknąć. No i teraz wydaje mi się, że jednak ta roślinka może się przydać. Chociaż w sumie sam nie wiem. I takiej chyba nie weźmiemy raczej. A na pewno te dwie rośliny są u nas podstawowe. No to, żebyśmy mieli pieniądze, wiadomo. Plus to do zdmuchiwania. No i teraz się zastanawiam, co wziąć. Moglibyśmy tego brać. Tak? Jak myślicie? Czy może spróbujemy z tą? Że ona tak rzadko wychodzi, że nie wiem, czy nam się w ogóle udają. Zobaczymy. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Jak nam dobrze idzie, to nie wiem, czy powinniśmy zmieniać te nasze taktyki, ale... już robi pieniądze tutaj. No idealnie, nawet górą idzie zombiak. Dobra. Mamy to już porobione. Tu oczywiście dajemy tego, tu sobie damy tego, co odpycha. Widzicie, wszystko na razie idzie po naszej myśli. No tak, to on by nam tą łopatą wykopał go najprawdopodobniej za chwilę. Tak możemy się poczuć chwilę bezpiecznie. Nic niebezpiecznego się tu na razie nie dzieje. O nie, o nie, o nie. On się chyba musi naładować, żeby zacząć działać. Takie mam dziwne wrażenie. No i co teraz? Dobra, zróbmy to tak. Oczywiście. Musiałem dwa power-upy zużyć w sumie na tak niepotrzebnie trochę. Dobra. Boję się, że mi zaraz tutaj wypali, wiecie, dziurę, bo widzę, że te czaszki już tutaj wyciąga. Tylko nie wiem, czy on nie dostaje mocy dopiero po tym, jak nam ukradnie jakieś słońce. Ale chyba nie, bo widzę, że już tu się ładnie załadował. Będzie strzelał zaraz? Odzyskaliśmy wszystkie power-upy, daje tu mrożenia więcej w takim razie. Powinno być ok. Patrzcie, jak nam zjadł jagodę jedną. Co za ludzie. Najgorsze jest to, że wiecie, że tyle razy dostał i ani razu go nie odepchnęło, nie? Mieliśmy trochę pecha.
No, a na jagódki musimy niestety długo czekać, więc... Widzicie, jak to jest. Wszystkich zamroził. Dużo monet nam wpada na tych planszach nieskończonych. Elegancko. Tutaj ważek nie było, z tego co zauważyłem. Ech, no, ten jest fajny. Tylko, że tutaj wiadomo, ci z łopatą chodzą, to go wykopują, nie? Chociaż widzę, że go nie będzie tego z łopatą. Czekajcie. Aha, bo ja nie mogę zrobić tego samego co ostatnio. Ciekawe czemu. Może jednak mimika damy. A nie, nie zrobiłem. Nie wziąłem tego co klonuje? Ten się nie nadaje, bo to za wolno trochę trwa, ale ten... Taki zestaw. No, a miałem go do wzięcia tego co klonuje. Będzie trzeba tego postawić, bo widzę, że już idzie gruby, a gruby go, wiecie, nie dam rady grubego pokonać tak szybko. Widzicie, teraz on idzie z metalową czapą, nie? Dla mnie wygląda to wszystko w porządku. Szczególnie te arbuzy mrożące tutaj będą robić mocno. Mocną robotę będą robić. One mają dużo obrażenia. I to do tego jeszcze rozpryskowe, więc... Więc wszyscy tam będą ładnie dostawać. Dobra. No jakieś arbuza damy, on ich tam na pokara, że tak powiem. Ja mi tego arbuza nie odepchnęło go. Boże, no tych mrożących trochę tu mamy i przeciwnik ma zdecydowanie problem. Kryształek żeśmy właśnie zdobyli. Czekajcie, niech oni tu skoczą. No i tyle, że tak powiem. Nie jest tak kolorowo, że wiecie, że wygrywamy i nic nam przeciwnik nie robi, bo jak widzicie, zjada nam te... Zjada nam tutaj na liniach różne jednostki, ale szału nie ma, ja się nie czuję jakoś zagrożony specjalnie tym. Zarabiamy wyśmienicie, jakieś droższe jeszcze by się przydały jednostki.
No, powiem wam, że jedno pole i byśmy mieli wszystko zabudowane. Jestem ciekaw, czy taki achievement jakiś jest w tej grze, ale chyba nie ma. Zabuduj wszystkie pola. No, mamy banana za 500. Można wziąć tego banana. Banan by był dobry na pewno. No. No te naprawdę, te mrożące, dobrze, że je mam, bo one są doskonałe. To już koniec? O, to już koniec jest, dobra. Myślałem, że tu jeszcze coś będzie. Czyli znów plansza 21, krótka, intensywna dość, bo gdybym nie miał, gdybym tych ważek nie mógł zdmuchnąć, to bym miał problem duży. Ale na szczęście takiego problemu nie było. Spójrzmy, co nam teraz wypadnie. No, żaba znów jest. Chociaż ja to bym tego wziął. Bo on się przydaje, jeśli idzie coś naprawdę dużo z przodu. Mógłby ich odrzucać. No, ale tymczasem zestaw na razie taki sam robimy jak ostatnio. Chyba, że tutaj damy jeszcze takie coś. Dobra. Jest, jest dobrze tutaj. No to będzie długa plansza, więc tu trzeba uważać. Kurczę, mam nadzieję, że mi te... O, jest, odsunęło go na szczęście. Nie trafiłem, musiałem trafić w tą kafelkę. Jak ja to robię? W ogóle ciężko jest strasznie, nie wiem czy zauważyliście, ale to już nie jest tamto. Thank you.
nie. Dobra. Dobra. Potrzebuję power-upu, bo mi się właśnie kończą. Okej. Trzeba je odepchnąć. Ty, a to ich nie zabija wcale tak jak ja sobie wyobrażam. Nie wiem czy zauważyliście. Myślałem, że ten banan strzela na boki i prawie przez to zginęliśmy, bo ja dopiero teraz zauważyłem, że on tylko jedno pole rozwala. Aha, ja muszę go zamrażać, bo on nic nie dostaje obrażeń. No, to była ciężka plansza, powiem wam. No niestety banan się nie sprawdza tutaj. No za małe te obrażenia ma, on mówię, ta kukurydza tylko na jeden. Wydaje mi się, że kiedyś działał trochę jak wiśnia, nie, ten banan. Dobra, tutaj żeśmy trochę pojechali po bandzie, prawie nas pokonało przez to. Nie wiem nawet co może tego. Szczerze powiedziawszy, nie, na nic nam się to nie przyda, ale ten. Ale zobaczmy, no to na pewno to. Na pewno to, na pewno to, na pewno to. No na pewno wiśnia, bardzo możliwe, że takie coś jeszcze. No i to. I miejmy nadzieję, że będzie ok. Dobra, nie możemy używać więcej power-upów, bo będzie słabo za chwilę. Dobra. Okej. No, powiem wam, że jest ciężko, ale stabilnie dajemy radę jak na razie. Znów troszeczkę uspokoiło. Widzę, że jak nie ma tych ważek tam pokazanych na początku, to one chyba później już nie spadają, co? Coś się nie pojawiają one. A oni się trochę martwię zawsze, dlatego biorę ten ten wentylator, tą konieczynkę taką. I ta plansza już jest za nami, że tak powiem. Dobre są na gargantuary właśnie te prehistoryczne fasolki.
no i umarły obydwa. To była plansza numer 23. Mamy niezły zestaw. No na pewno trzeba te primale, słonecznik. Wiadomo, mógłby nam lepszy słonecznik wypaść, ale widzę, że nie chcą nam go dać. No nie wiem, to mnie średnio interesuje. W sumie wszystko mi średnio. No dobra, weźmy. Bo i tak nie mam miejsca, wiecie, a żadna z tych roślin nam się nie przyda. No widzę, że teraz ważki są na pewno, więc to czy będzie trzeba wziąć to. Tak. To. No i to było niezłe, no bo one rozbijają na ten. Po pierwsze biją od góry, więc większość z tych roślin dostaje obrażenia. Znów jesteśmy ciągle do tyłu z tymi plant foodami. Chyba przejdzie, wiecie, bo za późno go postawiłem. Wiesz, kto wie. Widzę, że tu nam będzie trochę gotówki brakować. Słoneczka. Nie najwięcej tych słoneczek jest, jak widać. Co, jedziemy dalej. Czy to zdmuchnie tych na tych? Na tych? Nie, nie zdmuchnęło, po prostu spadli. Dajmy tutaj drugiego, żeby odpychał go jeszcze. No to już jest chyba końcówka, tak mi się wydaje. No i znów o jednego plant fooda za mało mamy. A umarł, a nie zauważyłem, żeby wyrzucił impa z siebie. W porządku, kolejna plansza. O, i to jest, kurczę, ale też mamy słonecznik, ale mamy też Power Lily. Trochę lepszy słonecznik by był, co? Ale Power Lily to jest Power Lily. Dobra, bierzemy słonecznik, nam się przyda primalowy. No to teraz już bierzemy ten słonecznik, togo, listka, to. No tu będziemy tą bombę potrzebować. To też może. Co myśmy tam jeszcze brali? Aha, ten wentylator cały. Bo już widzę, że ważka się na nas szykuje. Mamy to. One się trochę wolniej robią, te słoneczniki. Tamte się od razu tworzyły. Tutaj mamy niestety troszeczkę wolniejszą sprawę. Ale dają później więcej słońc, tak? Zauważcie, że ja praktycznie za darmo rzucam te
te wiatraki. Bo zawsze jak je zrzucam, to dostaję kasę za nie nową. O nie, 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 nie. No niestety, musimy go odepchnąć, bo to jest zakała. Ci z łopatami to jest masakra po prostu. Chociaż mogłem go olać, bo widzę, że to już koniec gry, a tak to straciłem power upa. On i tak zginął. Nie wiem, czy te słoneczniki takie lepsze, te primalowe. Coś tak nie za dużo tej kasy mi dały. Sam nie wiem. No i tutaj power lily byśmy wzięli, co? O, nie ma latających, to zamiast latających weźmiemy power lily. Tak. Tu. Nie, tego już nie musimy brać. Weźmiemy sobie to do wybuchania. I co myśmy tam jeszcze chcieli wziąć? Arbuza? Nie. Co jeszcze mieliśmy? A może arbuza? Nie. Może arbuza? Chyba arbuza. No i dzięki tej lilijce to sobie od razu ten... Od razu sobie doładujemy te power-upy, nie? Bo my kasy mamy dużo, nie wiem czy zauważyliście. Tylko ona się długo ładuje, więc to może trochę potrwać, wiadomo. No, ale to jest długa mapa też, więc wydaje mi się, że będzie spoko. Już mi go zjadło, no nie wierzę po prostu. No i dobra. No i teraz by trzeba było postawić drugą linię tych piszuterów. Żeby ci, którzy z nieba tam spadają na nas, na linkach, na Bungie, nic nam nie zrobili. No i można też arbuza już stawiać. Jak wiemy, te kilka arbuzów tutaj też załatwi sprawę. Jest ok. Te rośliny główne, te z przodu, biją obszarowo, więc problemu nie będzie. Znów power lily. Chcę dać jeszcze linię tych arbuzów, wykopać te piszutery. Patrzcie tu. Tu damy arbuzy. Tu damy primal piszutery. Wykopiemy to. No one będą ich jeszcze bardziej odpychać, żeby oni z tyłu zostali. Powiem wam tak.
Zauważcie, że te z parasolami długo przeżywają, bo tutaj dobre obrażenia robią nasze arbuzy, a arbuzy ich nie ranią, z tego co mi się wydaje, bo... nie biją, tak? Nie biją tych parasoli. Ale tu się dzieje dużo rzeczy naraz, co? Dobra, wszystko jest ładnie czyszczone teraz. Koniec. 26 plansza za nami, moim zdaniem bez problemu żadnego, żeśmy ją przeszli. No nie wiem, bo nam jednej rośliny nie zjedli. A 31 minut nagrania już, Boże Święty, ale długo. Znaczy długo jak długo, prawie bym przegapił i grał dalej, bo dobrze mi się gra po prostu. Zobaczę, czy jeszcze dziś nagram odcinek, czy może jutro już. Nie wiem, czy nie ostatni, bo wiecie, że się robi coraz ciężej z każdą grą i może w końcu odpadniemy. Ale to się okaże. Kiedy się okaże. Jeśli wam się podobał ten odcinek, oczywiście zostawcie komentarz, zostawcie łapkę w górę. Ja tymczasem znikam. Trzymajcie się, cześć, pa, pa.